Już jestem, słuchajcie, dwa samochody specjalistów do mnie dotarły. Inżynierowie tutaj się pochylili nad całą sytuacją, bardzo mocno, bardzo rzetelna firma. Drzwi są dopracowane tak, jak za to zapłaciłem. Jest już ustawione w tej chwili to, że mogę sobie otworzyć te ciężkie wrota na 90 stopni. Poczekajcie chwilkę. O! I one ładnie się zatrzymują, mogę sobie wnieść zakupy, nie muszę ich trzymać, także samo domyczek już jest ładnie ustawione, także ja jestem mega zadowolony. Dostałem po prostu towar teraz, w tej chwili, za który zapłaciłem. Wszystko leciutko chodzi. Samo domykać, słuchajcie, wręcz jest przymusowy, jeżeli kupujecie takie ciężkie, masywne, pancerne drzwi, i które się otwierają na zewnątrz, żeby po prostu wiatr wam tego wszystkiego nie wyłamał. Także tu jest 100% robota zakończona. No i co dalej? Dalej to, słuchajcie, lecimy z tym garażem. Tak jak już wiecie, ściana już pomału dosycha. Teraz mam akcję kupienia dużych kafli na tą ścianę, chyba że one naprawdę mocno podrożały, także może koncepcja się zmieni lada chwila, nie wiem jak to będzie. Ale to wszystko nabiera dużego rozpędu, idziemy do przodu. No i w sumie to na tyle, lecimy dalej, kochani. Właśnie serwis weekenda odjechał. Także wszystko ładnie pozałatwiane, a ja lecę dalej kupić te płytki. Zamówiłem tutaj płytki metr na metr. Także przyjadą czwartek, piątek. Siwe, tak jak chciałem. Udało się. To na tyle tej wrzuty. Następny dzień. I powiem wam tak, może i moje doświadczenie jest dobre w tej chwili, żeby ten dom wykończyć. Ale czy ja mam ryzykować na piękny wygląd dom za dwie bańki, jak ja mam pełno znajomych wokół siebie, którzy zawsze dadzą mi pomocną dłoń. Także moi przyjaciele przyszli mi z pomocą i oto oni! Sława Ukrainie! Już pomagam Emilu, bo przyjechał tutaj do Polski, poprosił mówić pomóż poszpaklować garaż. I koniec. Dzisiaj na imprezę do niego. No to nie pierwsza i nie ostatnia impreza, Sasza, co? Tak. No. Także tutaj fachowym okiem zadzwoniłem, co słychać u chłopaków. Mówili, że akurat siedzą, bo mają przestój u siebie. Jak wiecie, chłopaki budują domy dla nas, dla Polaków. Dużo fachowców się zjeżdża. No ale że my tutaj imprezujemy, także wpadli mi pomóc. Także odpocznę, bo się narobiłem, jak widzieliście ostatnio. Fachowym okiem przyjdą mi tutaj dogładzić to, co ja lekko spieprzyłem. Ale tak ogólnie co? Poprosiłem ich o pomoc też praktycznie we wszystkim, powiem wam. I może poddasze, i może elewacje. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy mi pomogą. A tutaj już kumpel. A, jest kumpel! Nie chowaj się! Jest tutaj, mierzy. Patrzy, oblicza, ile materiału mam tutaj kupić tej waty mineralnej. No powiem wam, że fachowość mi się przyda samym patrzeniem, jak to wszystko wychodzi. No i co mogę wam powiedzieć? Zobaczcie te kocie ruchy.
Będzie biel, będzie ładnie. Co jeszcze mogę wam, kochani, powiedzieć? Zaraz się zawijam, bo braknie gładzi. Jadę szybko do Leroyka, wskoczę, kupię tą gładź Atlaska GTA 3 razy szybciej, jak to na tych wiaderkach pisze, czy tam jest napisane. Teraz co? Jadę, ale zobacz, przecież ja tu nagrywam dla widzów. Sasza, daj jakiś uśmiech do kamery, a nie. W Polsce ładnie? Tak. No. Polacy, jestem dobry, ludzi. Słucham. Tut tebe nie jest utyplony. Tut mywata nie potrzebna. Nie trzeba? Nie. Ale ja chcę. A, jeżeli chcę. Tak, ekstra, tak, tak. Widzicie, w projekcie nie ma waty, nie szczytnie, jest ocieplony, no ale ja pcham wszystkiego na maksa, nawet gdy nie ma tego w projekcie. Na bogato lecimy, Javier za dwie banie, bo inflacja zaraz skoczy i będą trzy banie. Ale tak poważnie to powiem wam tak, słuchajcie. Zakupiłem wczoraj styropian, nie wiem, wy tam je zawsze poprawiacie. Wziąłem 200 metrów. I teraz tak, oczywiście, znowu się powtórzę, najlepszy organiki, numer jeden na świecie, wiecie jak to tam reklamy mają, ale na elewację wziąłem, na dół wziąłem te z organiki. Nie żałuję na materiałów, które mają mi grzać, które nie mam mieć strat cieplnych żadnych, także na tym nie oszczędzam. Także przyjedzie do mnie towar, cały tir, wrzucę go do salonu i powiem wam coś bardzo ważnego. Drugi raz biorę od tej samej osoby, od przedstawiciela. Ja to wam powiem jeszcze, jak dojedzie, wszystko kontakt wam dam, bo to jest przedstawiciel. O, jaszczurka! Jak śmiga. Wrzucę wam na miarę, na przedstawiciela handlowego, którzy będziecie mogli sobie kupić w całej Polsce najtaniej ze wszystkich hurtowni, jakie tylko są dostępne. Także już nie będziecie musieli mi, słuchajcie, wydzwaniać i tak dalej, pytać. Tu będziecie mieli numer, porównajcie sobie lokalnie, jakbyście sobie nie porównali. Tutaj wam ten przedstawiciel, który wam nagram w tamtym filmie, jak przyjedzie, załatwi najtaniej na cały dom. Obdzwonicie swoich, a i tak do niego wrócicie, bo to jest przedstawiciel, który je małymi łyżkami. To nie jest gigant, słuchajcie, który chapie dorwać jednego klienta i go zeobedrzeć ze skóry na golasa. To jest gościu, który, rozumiecie, weźmie bardzo małą przebitkę, ale ma setki klientów, po prostu, najzwyczajniej w świecie, dlatego ja się do niego odezwałem i ja wam to też dalej przekazuję, żebyście nigdzie nie przepłacali w żadnych innych hurtowniach, ale wy sobie to sprawdzicie, sami podzwonicie i wtedy wrócicie z podziękowaniami w SMS-ach. To jest tyle w temacie, ja jadę po tą gładź, robimy ten garaż na gotowo, jak widzieliście w poprzedniej wrzutce. Kafelki są zamówione, dojadą czwartek, piątek, metr na metr, wyjdzie ich, słuchajcie, 18 sztuk, jak żadna nie pęknie, ja zamówiłem 21 w razie W, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, nie? No i kończymy z tym garażem, będzie wlatywały szafy, sprzęt, tutaj jeszcze listwy wykończeniowe. No i później będziemy lecieć z tą całą chałupą. Ale to chciałem jeszcze powiedzieć, nie? Żebyście mieli świadomość. Ceny wszystkie walą w dół. Walą w dół i będą walić w dół. Wszystkim się ukróci, wszystkim wykonawcom, wszystkim hurtowniom będzie zastój i będą czekać na klienta. Tak najzwyczajniej na świecie. Żebyście wiedzieli o tym. W tej chwili przedstawiciel ze sprzedaży styropianu powiedział mi, że styropian już od tamtego czasu, kiedy ja tu zamawiałem, spadł dwa razy.
Dwa razy spadł styropian. I ceny spadają i będą spadać. Zdolności kredytowych ludzi nie mają i tak jak przewidzieliście, żeby przeczekać boom budowlane, to się zdarzy, to się wydarzy. W tej chwili 50% społeczeństwa to jest minimum, gdzie straciło zdolność kredytową i już nie ma tego szaleństwa i nie będzie. Mimo to, że sztucznie pompują ceny paliw, ceny jakiekolwiek i to wszystko, nie słuchajcie tego, przeczekajcie, bo będzie to walić na łeb i na szyję. Wytrwają tylko najmocniejsi. Trzymajcie się, bracia, jak budujecie. Komornik nie jednego zniszczy, bo są przeinwestowane różne nieruchomości i to się pojawi na rynku. To nie będzie od razu trzepnięcia, że za tydzień, dwa zobaczycie, ale po roku już będzie można śmiało kupować te budynki. W tej chwili są programy też nagrywane u różnych spekulantów, czy jak to tam się nazywa, że się ostro podchodzi do negocjacji każdego metra kwadratowego, bo to wszystko będzie miało potężny zastój. Także nie martwcie się, przeczekamy, przeżyjemy i wtedy my, inwestorzy, dalej będziemy karty rozdawać, bo na razie to nas, wiecie, kroją kto może, nie? Jak to się mówi. Całe hale pozawalali materiałami, a schodzi tylko generalnie, wiecie, ci, co jeszcze są na fali, nie? Jakaś tam deweloperka, coś, ale jak to wszystko się zaraz zatrzyma, to... Zresztą wy wiecie o tym dobrze. Dobre. Dobra. Ja też. Lecę. Coś chcesz powiedzieć do widzów? Nie, dobra. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Pijemy dzisiaj? Nie, ja nie piję, Olek tylko może i pić. No po pracy. Po pracy? Tak, po pracy. Na pracy nie wolno. Chyba weźmiesz piłkę jedną. Nie, to ja piłkę nie piję. Piweczko. Tak. Piwko. Ukraina, myślałem, że zawsze woda. Nie, już na razie nie, na razie stać. Nikt nie pije, albo nikt przed kamerami nie mówi, że pije. Dobra, lecę. Taka wrzuteczka, kochani. Dobra, jestem pod Leroyem, skończyłem zakupy. Lecę. To, co kupiłem, to jest zaciski. 74 zł. Za te zaciski dałem do kafelek, bo braknie i tak to kupiłem. I ta gładź, ktoś się mnie pytał też, jak jej używam, to jest ta. I kosztuje 58 zł. Tą gładź teraz moi kumple nakładają tam. Także tak wygląda, bo od razu mi się przypomniało, że w komentarzu ktoś mi pisał, to dobrze, że jestem i mi się przypomniało, także od razu ją nakręcam. Dobra, lecę dalej. Uśmiechnięta morda dzisiaj moja. Dobra, pokażę wam, co moje ziomalki robią. Jak pięknie kunszt wygląda, ukraiński. Tam jeszcze, Sasza mi jeszcze poprawia tamtą ściankę, bo tam było takie pomarszczone. Nie wiem od czego. Tu jest 2010. Ziomeczek mój. No i lecimy z tą robotą. Jak zwykle jest ciężko, ale jakoś dajemy radę. Znaczy ciężko. Zaraz powiecie mi, co ja mam ciężko. No słuchajcie, no ciężko, no. Czy wy wiecie, ile to jest, kurczę, patrzenia i się uczenia? Bo ja muszę patrzeć i się uczyć. To nie jest też tak łatwo, nie? To pierw, wiecie, ja jestem po szkole zawodowej, a tam jest wyraźna nasza polska szkoła uczy, czyli pierw teoria, czyli ja jestem w tej chwili w teorii, ja wszystko widzę, co pierwsze biorą do ręki, jak to się odbywa, a później jak znajdę chwilę, zrobię technikę, praktykę. Na razie jest cały czas teoria, wiedza to podstawa, widzicie? Po zawodówce można mieć nawet dużą wiedzę budownictwa w tej chwili. A na robotę przyjdzie czas. Jak to wszyscy mówią, robota nie zając nie ucieknie. Także tak to na razie wygląda. Jak idzie? Dobrze? Dobrze. Sasza, dobrze idzie? Tak. Idzie powoli. Powoli? Tak, może iść powoli, byleby szło dokładnie, Saszka. Tak. Sasza mi tu ładnie ogarnie.
temat z uśmiechem na twarzy. Wszystko. Chwała Ukrainie! Wszystko robię elegancko. Tak. No dobra, kochani, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Tyle, co mogłem, to powiedziałem. Ja odpalam kamerę, śledzicie cały kunszt budownictwa, jak się dom buduje od podstaw, ile to kosztuje. Mimo troszeczkę, że tak ceny jakby zawahałem, tam gdzieś może coś zapomniałem, jakiegoś kleju czy coś tam wpisać, ale to już nie chodzi o złotówki, tylko chodzi o tysiące, żeby tysiące nie wylatywały, nie? Żebyście widzieli tak naprawdę, ile kosztuje, a nie jakieś tam domy po 100 tysięcy, jakieś lepianki. Ktoś wam mówi, że można wybudować takich bzdur, to w ogóle nie słuchajcie. Zresztą jak wiecie, to już nie jeden raz mówił Zbyszek z kanału Działka i ja. Także niektóre kanały nadają wam prawdę, a niektóre to fantazje, gdzieś jakieś chwyty reklamowe snujące tam. Dom musi kosztować. Na dobrych materiałach, słuchajcie, dom kosztuje. Naprawdę, niestety, ale za dom trzeba zapłacić, nie? Tak to wszystko, moje gołąbki, wygląda. Ja tu później będę musiał jeszcze papierkiem ściernym poszlifować, Sasza? Tak. Już poszlifować i pomalować i koniec. A zagruntować? Właśnie poszlifować, później zagruntować, a później zamalować. Aha. Czyli ja już robotę na jutro bym miał, ale nie wiem, bo może jutro zarazem będę jechał, bo jest rozbiórka łazienki. Chłopak zawalony tymi robotami, wy tu piszecie mi, czy już Aras tutaj u mnie nie robi. Aras robi, ale ja zadzwoniłem, słuchajcie, po moich następnych friendów, żeby mi tutaj pomogli. Przecież nie, kurczę, Aras nie będzie mi sam budował jednego całego domu. Ja mam dużo przyjaciół, kto zawsze z chęcią mi pomoże. Oni mi, ja im, jak będzie taka okazja, karma zawsze wraca, wiecie jak to jest w życiu. No tak to wygląda, oni to wiedzą, ja to wiem i tak to wszystko wygląda, nie? Także kochani, to będzie porobione, tu otworzę później na przewietrzenie. No i co, no i jutro jak nawet tam pójdę zarazem robić, to później sobie przyjadę, przegruntuję, przesnie, następny dzień pomaluję. No i będzie można z powrotem zawiesić, słuchajcie, falownik, bo w tej chwili, jak wiecie, on mi prądu... Sasza, na kabel stanęłeś drabiną. Bo wtedy, jak wiecie, słuchajcie, w tej chwili mi falownik mój nie produkuje prądu, no bo jest ściągnięty, nie? Musiał być ściągnięty i trzeba go ściągać tylko i wyłącznie w nocy, jeżeli jest 100% odłączony. Nie róbcie tego sami, jak nie umiecie, to trzeba eksperta do tego. I tak samo musi być podłączony w nocy. Najlepiej to robić o 12 w nocy, gdzie nie ma w ogóle takiego napięcia, jest 100% wyłączony, żeby nie dostał jakiejś linii na falowniku. Ja się tam za tym za bardzo nie znam, ale po prostu ku pamięci mówię wam to, co wiem, nie? Kubu z EuroPV miał przyjechać wkładać tutaj na nowszego Huawei'a. Nie wiem, czy mu się tam coś nie poprzesuwało, ale ja was będę informował. Pokażę wam, jak działa najnowsza technologia, jak ona tylko tutaj wpadnie. No i co, no zakończam na dzisiaj ten film. Nie ma więcej co do pokazania. No i ja też muszę odpocząć, nie? Zdrowie najważniejsze, jak to się mówi. Wiem, ja tutaj zaraz po mnie pociśniecie, co ja takiego robię, od rana do wieczora nic nie robię, a jeszcze odpoczynek jakiś bym chciał, nie? No słuchajcie, ten dom, pieniądze na ten dom z dupki się nie wyssały, no to także ja na niego zasuwałem 14 lat, a ja sobie powiedziałem, że po moim czasie takiego ciężkiego hardkoru za granicą przyjdzie czas, żebym mógł usiąść i się cieszyć moim życiem. I ta chwila już od 2 lat nastała i tak sobie trwa w dobre. Także to na tyle. Żegnam się z wami. Pozdrawiam. Nie zapomnij, daj łapeczkę w górę, słuchajcie, dla zasięgu. Kręcę dla was na spontanie filmy. A w ogóle, słuchajcie, trzeba ustalić datę jakoś dla widzów, żebyście wpadli, piwko wypili ze mną. Pogadamy, pośmiejemy się. Polecimy sobie na grubo i tak to w sumie będzie wyglądać. Rzućcie jakąś datę, jaka by była dobra. Ja się dostosuję, jak będzie dużo komentarzy z datą wybraną. Może jakiś weekendzik i może nie przyjedzie tym razem 15-20 osób, tylko tą ulicę naprawdę będzie można zapełnić samochodami na dobrej zabawie. Na dobrym piwku, słuchajcie.
To na tyle. Do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się, moje gołębie.